Cześć. Marta? Czekasz. Chodź. Jak dojechałaś? Jakoś spokojnie? Tak, tak. Były trochę korki, ale jest tak? W porządku. Aha. A z daleka? Z Bielska. Wow. Mam dużo znajomych w Bielsku akurat. Przez co usiądziemy? Naprawdę był strasznie mały. Nienawidzę niskich facetów. Zawsze to podkreślam, że musi być wyższy. Otworzymy wino, nie? Możemy otworzyć. Napijesz się? Ja akurat nie piję, ale... To tak dla smaczka, bo ja tam za czerwonym za bardzo nie przepadam, no ale... Facet, który nie pije, chyba ma sobie coś do zarzucenia albo coś do ukrycia. Łukasz, co ukrywasz? Wiesz co, w gruncie rzeczy przygotowuję się do zawodów, no i po prostu nie chcę pić. Ale ogólnie mam po prostu wspomnienia. To z czym one są związane? Wiesz co, to nie temat na dzisiejszą rozmowę. Kiedyś ci może powiem. W ogóle tak nie imprezujesz, nic nie robisz? Taki... Nie, czasami imprezuję. Takiego strasznie spokojnego. Skąd wiesz, nie wiem, czy udajesz, czy po prostu tak jesteś. No tak wygląda, że jesteś takim spokojnym chłopcem. Cicha woda brzegi rwie. A nie, czy ja wiem, czy jestem spokojny? To ja cię na chwilę przepraszam, muszę skorzystać z toalety. No okej. Wiesz, jest? Tutaj gdzieś pokaz. Tak, dokładnie. Drugie drzwi? Dokładnie. A i te spaghetti w tym czasie. To, że wspomniał o tym, że nie pije alkoholu, to wydaje się trochę dziwne. Jak na facetów, bo przeważnie wszyscy w takim wieku pełen melanż. Widać, że dopiero ma ten okres wyszalania, który ja już miałem ze sobą.